Usada, gra planszowa na podstawie książki, tej książki, też Osada, tu reklamowana jako najlepszy kryminał 2023 Vivello Book Award. Gra 45 minut do 90, 2 do 5 graczy od 12 roku życia, dedukcja społeczna, czyli generalnie mamy ukryte tożsamości. Jeden z nas jest mordercą. Jak ten morderca dojdzie do osady, no to wygrał grę. Jeśli nie dojdzie, albo jako ostatni, tak? Bo tu widzimy, mamy cztery miejsca, nas tu jest pięć kart. Jeśli dojdą ci, no to wygrywa z nich ten, który będzie miał najwięcej punktów. Punkty zdobywamy za pomoc innym, bo tutaj generalnie to jest nawiązanie do książki, że był wypadek i ludzie śniżycą szli do osady. Dopiero w osadzie zaczęły się morderstwa. Natomiast tu nie chcemy, żeby one się w ogóle zaczęły, żeby ten morderca tam dotarł, tak? Punkty zdobywamy za pomaganie, ale patrzymy od samej góry na te lejki kolorowe, że jeśli będziemy wspomagali, czyli dawali pionek do przodu, ten na przykład niebieskiego, to za niego będzie miał 5 punktów. Każde inne, poza wiadomo swoją postacią, to będzie miał mniej o jeden punkt. A tu widzimy już za inne ludziki będzie miał, kolory ludzików będzie miał więcej punktów. Jest tak, tu będziemy sobie oznaczali, komu pomagamy. Na przykład pomagam żółtemu, to daję do góry o jeden, tak? Potem pomagam czerwonemu, to z dwójki daję tu na trójkę. Potem pomagam, nie wiem, niebieskiemu, to z trójki na czwórkę. Natomiast jak proszę o pomoc, no to mi się obniża, tak? Na tym samym kolorze mi się obniża wskaźnik. I tu mamy pokazane, tak? Plus jeden do przodu, dwa do przodu. Za każdym razem musimy inną akcję wykonać. Tylko się dawało drugi taki znacznik. Jeden tu, a drugi tu znacznik. Żeby oznaczenie akcji. O jeden do przodu, dwa do przodu. Tutaj mamy punkt, że zamieniliśmy się miejscami z daną postacią, która obok nas stała. Wtedy zdobywamy punkt właśnie w zależności, jaki kolor ona tam miała. Tutaj mamy, że ktoś nam pomógł, czyli tracimy ten punkt, tak? Ale my idziemy do przodu. Tutaj widzimy, że rzucamy kostką i albo o trzy pola się przemieszczamy, albo stoimy. I tutaj mamy, że ten idzie, pomagamy komuś, to jest jakby jedno pole puste od nas, tak? Czyli dwa pola od nas, jedno puste pomiędzy nami. Wtedy on się przesuwa, my się przesuwamy, na samym polu stoimy. A tu znowu to samo, tylko prosimy o pomoc. I dlatego tracimy punkt, tak? No i problem w tym, że nie wiadomo, kto jest tym mordercą. Będzie można też sprawdzić to na podstawie siekierki. Mając siekierkę, będzie można sprawdzić. No i potem będziemy głosować na tego sprawcę. Sprawca też się będzie mógł ujawnić od tego, będzie mógł nas zaatakować. Wtedy się ujawni, możemy mu uciec lub nie, zależnie co wypadnie. Dużo tych pól tutaj jest takich, które są związane z losowością, z kostką, tak? Natomiast dla mnie ciekawym elementem jest to, że te przesuwanie ludzika w jednej takiej zbitej grupie związany jest z książką, bo oni tam, żeby nie zamarznąć, to szli właśnie zbitą grupą, a z drugiej strony kojarzy mi się z grą Kolejka, taką starszą grą roku o kolejce do sklepów spożywczych z czasów komuny, gdzie brakowało asortymentu i tam było takie coś, że całą grupę się przestawiało, tak? Że w kolejce jeden do przodu, drugi do tyłu, całą grupę. To jest trochę inaczej to zrobione, ale przez to, że też manipulujemy kolejką pionków, to trochę mi się z tym kojarzy i to jest ciekawy mechanizm, uważam. Plus to, że te ukryte tożsamości, no i wiadomo, punkty za tą pomoc, tak? No i mechanizmy z gry rozmaite, z pól wynikające, tak? To gdzieś karple, gdzieś przepaść, gdzieś zakrwawiony fartuch, tak? Czyli wybieram dolnego gracza i sprawdzam, jaką postacią gra, nie ukazuję innym, tak? Tutaj właśnie ta stodoła,
też książkowa, 1 do 4 udaje mi się uciec z mordercy, 5 do 6 odpadamy z gry. Więc generalnie nawiązania do książki. Ciekawy mechanizm z pionkami, że sobie pomagamy, ale no, w pewnym momencie pomagamy najchętniej tym, którzy są wysoko na tych naszych lejkach, tak? Ale jak gdzieś sprawdzimy, może się okazać, że pomagaliśmy temu, komu nie powinniśmy, tak? Jeszcze też taka istotna rzecz, żeby te pionki szły razem, to tu mamy pokazane, że jak są więcej odstępu, tak, cztery pola więcej, to wtedy pozostali czekają, żeby ten jeden dotarł do nich, bo musimy tą zwartą grupą iść. No, elementy z gry nawiązują, gdzie karple, czy narty, czy tutaj bimber, te pączki, to nawiązuje wszystko do książki. I generalnie gra raczej dla czwórki, piątki. Można grać też we dwójkę, ale wtedy jest wirtualny gracz i używamy to. Tam jest dużo dodatkowych takich opcji, że ten gracz wirtualny kopiuje raz od jednego, raz od drugiego akcję. Generalnie trochę więcej zamieszania. Raczej jest to gra dla takiej czwórki, piątki uczestników. Tak, zresztą wszystkie te gry z tej dedukcji społecznej, social deduction, one wtedy się po prostu lepiej sprawdzają. Dla mnie ciekawy produkt, zwłaszcza jeśli ktoś czytał książkę, to wtedy ta atmosfera, ten klimat się pojawia i wtedy przede wszystkim warto. Lub jak komuś chcemy dać książkę, ale sama książka to trochę mało, chociaż bardzo dobra książka, ale żeby coś więcej było, no to jest nawiązanie takie pośrednie do tego, co będzie w książce się pojawiało. Są tam te elementy i to buduje tą tematykę tej gry, tak? Ta książka. Więc fajny komplet. Jego komplet super, super rzecz, tak? Sama gra może nie. Chociaż też jest fajna, też ma ciekawe elementy, ale są lepsze, wiadomo, gry. Ale z książką, jako komplet, to jest naprawdę dobra rzecz, którą polecam. Dziękuję autorowi Mateusz Kałan za dostarczenie tej produkcji. Angelika, czy Angelika Kruczek ilustrowała. No generalnie te ilustracje są takie, że można sobie wyobrazić, jak to w książce wyglądało, tak? Ta zima stulecia, gdzieś tam Śnieżka w oddali. Nie wiem, o, widać nawet tutaj to obserwatorium na Śnieżce. Ten autobus spadający z przepaści, jak się cała grupa wydostała. No bardzo fajnie zrobione, tak? Jest to osada. Dzięki.